Leszek Oziński, szkoleniowiec piłkarzy Korony Kielce. Remis w sparingu z Bruchbet Termaliką Nieciecza. Wynik wynikiem. Jak ocenia pan grę? Bo sporo się działo i w pierwszej, i w drugiej połowie. No sporo. Mieliśmy założenia na ten mecz, grać troszeczkę wyżej, odważniej, potem skupić się na grze obronnej na swojej połowie. Oczywiście też założenie było, żeby wyprowadzać kontry i było niedostatków dużo, ale ja wiem, że chłopcy ciężko trenowali. Wczorajszy dzień był taki dla niektórych naprawdę wymagający, no i dzisiaj to było gdzieś tam widać, ale niektórzy bardzo dobrze gdzieś tam to znieśli i no będziemy się zgrywać, bo dzisiaj w pierwszej połowie widzieliśmy czterech młodzieżowców, kończyliśmy już pięcioma. Albo i czterema, a w drugiej też czterech, no to wiemy, że pewnie w lidze aż tylu młodzieżowców nie zobaczymy na boisku, chociaż no nikomu szansy nie można zabierać, ale ta rywalizacja musi być. Kilku zawodników też nie widzieliśmy, a graliśmy też z wymagającym przeciwnikiem, bo w drugiej połowie było widać ta trójka w środku pola ogranych zawodników i bardzo dobrych technicznie, no gdzieś tam sprawiała nam pewne problemy i straciliśmy bramkę, też było gdzieś tam momentami gorąco, mieliśmy swoje sytuacje, ale też strzały takie nie były jeszcze dokładne i czekamy następny mecz, jeszcze pewnie bardziej wymagający przeciwnik, dodatkowo jakieś tam treningi będziemy mieli w nogach, bo będziemy dodatkowo po trzech jednostkach, bo przed tym meczem jeszcze takie trzy jednostki ciężkie planujemy. No jest taki okres, że trzeba też i ciężko popracować, trzeba zgrywać, oby kontuzji nie było, bo widzieliśmy, że napastnik Szykałka zszedł. Trojak też w pierwszej połowie dostał w mięsień czworogłowi, to jest bardzo bolesna kontuzja i czasami też potrzeba tygodnia nawet u niektórych zawodników. Zobaczymy, bo jeszcze go nie znamy, jak jego organizm będzie to znosił i tyle. No. Myślę, że w następnym sparingu zobaczymy następnych chłopaków, których dzisiaj nie widzieliśmy, bo i Błanik, Podgórski, Frączak, Zarandyja odpoczywali i jeszcze pewnie dwa transfery zrobimy, bo gdzieś jesteśmy bardzo blisko, a czy zagrają w środę, czy w następnym jeszcze sparingu, no to czas pokaże. Co z Jewgenijem, bo usłyszeliśmy, że będzie potrzeba szycia nosa, ale oprócz tego stracił ponoć zęba jednego. Tak, zęba ma okruszonego i będziemy gdzieś tą klawiaturę wymieniać. No tak jest, że przeciwnik na niego gdzieś tam wpadł, go sfaulował i to jest właśnie gdzieś tam wkalkulowane i szkoda, że tak to nastąpiło. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał żadnego tam urazu i będzie walczył o piłki w powietrzu i walczył z obrońcami, bo tu momentami widzieliśmy twardą grę, bo tak jak powiedziałem, no ci chłopcy niedawno grali w Ekstraklasie, walczyli do upadłego o byt, nie udało im się ta sztuka, no ale dalej tu są, bo jeszcze ten skład wyglądał bardzo dobrze i kilku zawodników na pewno prezentowało poziom ekstraklasowy. O dwóch zawodnikach i transferach pan wspomniał. Ma pan na myśli poniedziałkowe kontrakty, które mają być podpisane z Saszą Baliczem i Bartoszem Śpiączką? No taką mam nadzieję, bo te tematy już były wcześniej gdzieś ruszone i potrzeba nam na te pozycje wzmocnień. A czy to będą wzmocnienia, to zobaczymy, bo może nasi pójdą w górę zawodnicy, którzy będą rywalizować i zawsze się tym kierujemy, że grają najlepsi, najlepiej dysponowani w danym momencie. Wiadomo, że teraz w grach kontrolnych no to będziemy jeszcze mieszać, ale w lidze to już innego wyboru nie ma i ta rywalizacja, zdrowa rywalizacja, mam nadzieję, że może coś dobrego u nas zdziałać i będziemy wszyscy się cieszyć. W środę już kolejny sprawdzian, mecz z wymagającym przeciwnikiem Radomiakiem. Radom, i tak się zastanawiam, czy będzie w chłopakach chęć rewanżu za tą porażkę w Jedlni Letnisko. No myślę, że tak. Tam przegraliśmy, tam nas sporo porozbijali, ale tak jak mówię, spokojnie, jeszcze mamy trzy jednostki treningowe, chłopcy jutro odpoczywają i oby nas kontuzje gdzieś tam nie dopadały, no to wtedy się zajmiemy i Radomiakiem, a na pewno będzie ciekawie, bo zagramy na Ścigiennego i myślę, że tam coś ciekawego jeszcze na nas będzie czekało, ale to trzeba czekać do środy. Piotrze, sparing pierwszy za Wami w tym trudnym okresie przygotowań do nowego sezonu, można powiedzieć wybiegane, pograne, sytuacje z jednej i z drugiej strony, dosyć ciekawe widowisko. Czasami są takie pytania, że nie trzeba chyba nic dodawać, no, tak jak Pan powiedział w tym pytaniu. Na pewno to jest taki początkowy okres, gdzie na pewno te obciążenia treningowe są duże i czuć było to w nogach. Myślę, że to też było widać na tym dzisiejszym sparingu, ale no nic nie zastąpi gry, tak? Wiadomo, można biegać, można gdzieś tam pracować na siłowni, jakieś tam rzeczy robić w mniejszych grach, ale jednak sparing z przeciwnikiem to jest najlepszy trening i zaczynamy ten taki okres sparingowo-treningowy, gdzie na pewno te obciążenia też będą duże, ale to ma służyć później, żeby w lidze było łatwiej. Przeciwnik był wymagający. Nie wszyscy zawodnicy Korony Kielce dziś w ogóle brali udział w tym
meczu pojawili się nowi, sporo młodzieży. Widać, że jeszcze dużo pracy przed inauguracją Was czeka. No na pewno, bo to jest taki, była krótka przerwa, tak, to raz i na pewno trzeba dbać też o zdrowie, bo wiadomo, lepiej teraz gdzieś tam te treningi czy mecze odpuścić, ale zdrowie doprowadzić do jak najlepszej dyspozycji, żeby im bliżej ligi, tym to lepiej wyglądało, bo wiadomo, że liga jest najważniejsza, ale to też jest szansa dla innych, wiadomo, że nieszczęście, nie mówię nieszczęście, bo to nie są jakieś duże problemy, ale to jest szansa dla innych, dla młodych, żeby się pokazali. Czy ją wykorzystają, to już zależy od nich, ale my też staramy się jak najlepiej funkcjonować, bo później w lidze też różnie może być. Tak samo mieliśmy przykład w poprzednim sezonie, że był taki moment, że było bardzo dużo kontuzji i z tym też musieliśmy sobie radzić.